Okej, dosyć długo mi zajęło, przepraszam, znalezienie itemów, ale w końcu je znalazłem. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta w prawdziwym świecie, moi drodzy. Teraz ja mam w planie zrobić coś bardzo fajnego. Właśnie, ja miałem sobie zrobić podziemną wioskę z 1.20, ale nie mam terakoty, co gorsza, więc muszę zdobyć dużo terakoty. No to musimy wybrać się do pustyni, a potem z pustyni do Messy. O, moi drodzy, i to się nazywa, widzicie, i to się nazywa prawdziwe zasadzanko. Okej. Na pewno bym chciał zbudować tutaj domek, ale co jest najgorsze, ja nie chcę trochę przeszkadzać. O, jest nawet żółw. Dobra, muszę trochę wyrównywać teren, na przykład z tej strony. Na pewno mi jest potrzebny piasek. No bo ja mam w planach zbudować domek z piaskowca. Ja mam w planach zbudować domek z piaskowca. Oj, to świetnie wyrównałeś. Och. Ile mamy jeszcze miejsca? No trochę miejsca. O! Mamy 1,5 staka piachu. Pięknie. No to dobra. A z gravelu i z piachu robi się... Jak to się nazywało? Kurde, już nie wiem, jak to się nazywało. Tutaj bym chciał wyrównać teren, ale no tak wstyd trochę wyrównać teren. No nie, trochę piasku jest. Co fajna, ale co gorsza. Okej, muszę dalej wyrównać. No bo terakotę to bym musiał ruszyć do pustyni, tak szczerze mówiąc, żeby zdobyć tutaj terakotę. I to będzie na tyle na razie z wyrównanka. Okej, zróbmy piaskowiec. Piaskowiec, przepraszam, mi się przyda. Na pewno do budowy domku na plaży. Więc na pewno piaskowiec jest mi potrzebny. Ale mam już neterytowe rzeczy. Mam mieczyk neterytowy, łopatę neterytową. Oczywiście, że kilof neterytowy i jeszcze część zbroi mam neterytową.
Najgorzej. Że ja muszę jeszcze kuźwa wyrównywać ten teren. Mając w ogóle pojęcie, co ja robię. No nie. Jezu, co ja robię, no? Co ty robisz, panie? Zostaw żeś mnie. Cyk. Teraz mam zombiaku na hita. Pięknie. Dobra, muszę... Okej. Tu będzie robiony. Och, o kurde. Ja już chciałem powiedzieć, że tu będzie robiony staw, a tu nie. Dupa, myliłem się. Zostaw mnie! Głupi pająku! Okej. Udupię creepera, tak? Wyrównywanie terenów spia... Ała! Zostaw żeś mnie. Wypadł mnie stąd. Ale ten mieczyk ostrość 5 naprawdę robi wrażenie. Okej, okay, teraz robimy kolejny piaskowiec. Okej, mamy piaskowiec. Jaj. Głupi ja, głupi ja. Ja jeszcze motyką wykopać piasek. Jeszcze moją diamondową motyką. Moim diamondowym motykeuszem. Serio. Żeby iść po trochę derakoty, to musiałbym iść do mesy i w następnym odcinku się ogarnie budowę wioski. I w następnym odcinku się ogarnie budowę podziemnej struktury. Okej. Okay. Musiałbym to wyrównać teraz po creeperze, serio. Dobra, motykeusz mi nie jest na razie potrzebny, więc tak. To mogę na pewno wyrównać. To również. Tu musiałbym zostawić taki teren, no nie. Dobra, tu muszę trochę odbudować po tym creeperze. Serio dał mi niezłego kopa do pracy. Naprawdę. Panie creeperze, proszę nie robić więcej takich numerów, że muszę jeszcze za pana pracować.
Co nie, panie creeperze? Okej. Ej, to nawet ładnie wygląda. Nice. Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć, czy... I czemu ja w nocy wykonuję tą robotę? Ja nie jestem sam. No nie, no nie, 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 odejdź. O nie, szkielet. Ale trafiłem w El Creeperino. Okej, okay, El Creeperino zabity. Cyk. I dzięki ostrości 5 mamy zombiaków na hita. Ty, naprawdę? Zombiaków na hita mamy. Dzięki ostrości 5 w mieczu. Okej. Trochę terenów jeszcze zostało. No ale resztę można co odkopywać na później, nie? Okej. Ja bym chciał odbudować na pewno piaskowcem resztę terenu. No to tak. Wyciągam piaskowiec i odbuduję ten teren. Cyk. Żeby mi żółwiki, bo moim planem na życie jest też budowanie takiej platformy. O. O, są sobie normalne żółwiki. O. Można je porozmnożyć. Ideolo. Niestety piasek odpadł. Ale za to piaskowiec nigdy w życiu. Chopie, hajpcisz się. Co ty robisz, nie? El szkieletinum. Panie szkielecie, co pan robisz? Co pan robisz, no? Proszę tak nie robić więcej. Dobra, muszę przykryć tą lawa pulę. Oho. Okej. Teraz mamy dużo więcej wyrównanego terenu. O. Oj. Ej, to mogłoby być w sumie za łatwe. No to tak. Okej, okay, tu będzie teren z piaskowca. No to tak, cyk. Oj, już zepsułem, już zepsułem, no. Kurde, jeszcze bardziej utrudniaj mi Minecraft. Co ty robisz, panie? Okej, okay, lawa pula. Musimy niestety zlikwidować z naszej pustyni. Kurde. I tą resztę też. O! Widziałeś? Jaki teren? I to się nazywa życie jak w Madrycie, a nie. Nie? Co jest?
Okej. Tu trochę baseniku będzie, ale ja bym chciał trochę bardziej wyrównać ten basen, ale dobra, niech będzie jak będzie, no. Co ja będę tym żółwiom przeszkadzał, no. Okej. Na razie mi żółwie zasłaniają. I to jest mój kluczowy problem, jeżeli chodzi o budownictwo. Żółwie mi przeszkadzają bardzo. Okej. Na razie nie mam ani piaska, ani piaskowca, no. To nic nie wymyślę na razie. Ale co najwyżej więcej wyrównanego terenu jest. Zobaczcie. Tu jest jeszcze jeden żółw. Przyda się. Ja nie wiem, czy szybciej motykeuszem nie niszczy się takiego kaktusa. Nie wiem. Chyba siekiereuszem, mi się wydaje. Okej. Spoko. A no właśnie, kaktusy mogę przepalić przecież, a nie. Karmazynowe korzenie. Ej, ten odcinek jest bardziej pod wyrównywanie terenu na plaży zamiast. Jezus Maria, co ja robię nie tak ze swoim życiem, no? O, tu mam jeszcze więcej obsydianu. Super! Tu mam jeszcze więcej obsydianu. I te nasze kociszcza są zadowolone, moi drodzy. Zadowolone. Bardzo. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące, moi drodzy, kurde. A no właśnie, muszę skraftować ognisko, bo bez ogniska to pszczoły będą na mnie wściekłe. Mam diamentowego bibliotekarza. No właśnie, mam gunpowder. Od El Creeperino. Mamy kamieniarza, moi drodzy! Mamy cegły. Więc mogę kupić cegły za szmaragdy. Za jednego szmaragda cegły. Ale to bym musiał odłożyć te 64 szmaragdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, granit za emeraldy. O, kamieniną za emeraldy. Pięknie. Dobra, teraz mogę zbudować już cegły. Dobra, tyle cegieł. No, przyda się do tej wioski. Ewentualnie. Te cegły może się przydadzą jako dodatek do naszej nowej wioski, moi drodzy. Do podziemnej struktury. O, to będzie lepiej wtedy. Dobra. Ja bym musiał zebrać trochę piachu i musiałbym iść do Netheru, żeby zbierać trochę gravela.
No bo tak, ja bym musiał zbierać trochę gravela. A no właśnie. Mam przecież łopaciorę ze szczęściem 3. Dobra, ale mam moją neterytową łopaciorę, przepraszam. No to tak. Idziemy po trochę piachu. Nie, ja na razie nie będę budował domku przy plaży, tylko chcę wyrównać trochę teren. O. No bo potrzebuję trochę piachu do podziemnej struktury z 1,20. Oby moi drodzy dali wzory na narzędzia typu kilów i łopata. Wzory na netherytowe rzeczy. O. Okej. Oj, żeś super wyrównał. Nie, ja nie wierzę w moje tutaj architektowanie, no. Jezu, trochę przesadziłem. I ta łopata mnie wkurza, moi drodzy. Okej. Super, żeś to wykombinował, naprawdę. Jestem z ciebie dzielny. O. Ten teren jest wyrównany, no. Tak można żyć, moi drodzy, no. I tu chciałbym trochę wyrównać tego terenu, ale gdybym miał piaskowiec ze sobą, no to bym to wyrównał. To też. Bo niewyrównane to coś. Dobra. Zostawmy tą część jeszcze. Na razie zajmijmy się wyrównaniem. O! O! Tak wygląda git! O! Można? Można! Dobra, wykopmy jeszcze trochę piachu, nie? Teraz możemy skraftować piaskowiec dopiero. Potrzebuję konkret. A no właśnie, bym musiał tarczę skraftować na Unbreaking 3, moi drodzy. Okej, tu trochę piaskowca daję. Tu też piaskowiec by się przydał. Pyk. Pięknie. No tutaj będzie brakło tych bloczków. Dobra, zróbmy netherrackiem trochę tą obudowę, co nie? No to tak, cyk i cyk, no. Po prostu. Da się? Da się, no.
Dobra, tu też wykopię. Cyk. Wow, 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 wow. Nie szalej tak, pani łopato. Ty, ja już drugi dzień bez zasypiania. Ej, zobaczcie. Dobra. Wypadł stąd. Moby. No moby szaleją w Minecrafcie. Moi drodzy, no. Okej, okay, tu. O, widziałeś? Tu muszę trochę wyrównać. Auć! Auć! Nie no! Ja pierniczę, no Saś, muszę to wyrównać wszystko! Nie no, Zaś muszę wyrównać to gówno, no nie wierzę w to. Creeper! Zwalniam cię z tej roboty. No, no coś ty zrobił! Ale Creeper dostał na pancza, serio. Nie no, Zaś muszę to gówno wyrównać. Jezu. Nie no. Jaki to jest? Ale dostał na pancza. Dobra. Ale Zaś muszę to gówno wyrównać. O. Nie, 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 nie. Idzie tu Creeper, idzie tu Creeper. Zaś mi będzie niszczył. Mały pierd. Dobra, mam go. No co za gówniaki z tych... Nie no, ja pierniczę. Jezu! I przez chwilę nie dało się tych creeperów zabić, no. O! O, to jest jeszcze lepsze, ale tu musiałbym trochę wybudować. Jezu, jakie to jest gówno, nie? Okej, okay, zostawmy tego stołu na razie w spokoju. Tylko zajmijmy się jeszcze samym kamieniem. No bo kamień to jest kluczowe. To jest kluczowe gówno, które trzeba obudowywać. O. Czekaj, czekaj, dot. Gdzie ci się... Kurde, śpieszy. Dzieci się śpieszy, panie pajęk. Dobra. Sorry, zabiaczku. Muszę cię zabić. Jakie to są pierde.
O! To wygląda kozacko. No nie powiem, że nie. Okej. No nic dziwnego, zginąłem przez szkieleta, no. Ale proszę ode mnie odejść, ty głupie villagery! Jezu, o co tu chodzi, no? Trzy oczy pająka. 11 gunpowderów. O mój Boże. Dobra. Ja przynajmniej coś obudowywałem. A nie takie pierdy jak zombie czy creeper. A nie takie pierdy jak zombie czy creeper mi w tym utrudniały. Jezu, serio, to jest... Teraz zaś muszę wyrównać to gówno, a potem w następnym odcinku zajmę się tą wioską. Au. O, tu zacznę trochę. Ale więcej piasku mogę wykopać w pustyni. No to w czym problem? Mam oko pająka przecież. Widziałeś, teraz się lepiej wyrównowywuje ten teren. Fantastycznie. A może zostawmy ten teren taki, jaki jest. Ej, teraz to wygląda przepięknie, no. Nie mówcie mi, że nie. Wy kurde małe szkraby. Dobra. Okej, możemy na razie to zostawić takie, jaki jest. Ej, to jest. O, dobra, kończymy ten odcinek. Ja już się z wami żegnam. Elo.